Ergonomia, mój ulubiony przedmiot na studia. To dzięki niej można pracować wygodniej i wydajniej. Tylko jak to zrobić? W tym filmie zobaczycie m.in. jak bada się pozornie zwykłe ciuchy, manekina, który się poci oraz urządzenia badające sprawność psychoruchową ludzi. Zapraszam Was do obejrzenia filmu z serii przedstawiającej możliwości badawcze i naukowe Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego. Instytucji, której pracownicy na co dzień zajmują się zagadnieniami z obszaru bezpieczeństwa, higieny oraz ergonomii pracy, dzięki czemu znają je od podszewki. Żeby dobrze rozpatrywać zagadnienie ergonomii, trzeba analizować środowisko pracy wieloaspektowo. Dlatego w Zakładzie Ergonomii Instytutu funkcjonują 4 pracownie. W pierwszej z nich, pracowni psychologii społecznej, bada się m.in. bezpieczeństwo pracy dla różnych grup, np. kierowców. Na tych standardowych urządzeniach, których obsługa w pierwszej chwili może kojarzyć się z zabawą, bada się sprawność psychoruchową pracowników, poświęcając szczególnie dużo uwagi osobom niepełnosprawnym. To pozwala wdrożyć rozwiązania pomagające im w powrocie na rynek pracy. Ale to tylko mały wycinek działalności tej pracowni. Tutaj wręcz zagląda się ludziom do głowy. Badane są tu przyczyny i skutki mobbingu, wypalenia zawodowego czy kontrproduktywnego zachowania się pracowników, czyli zachowania skierowanego przeciwko organizacji, w której pracują. Mierzy się tu stres zawodowy przy użyciu kwestionariuszy, ale także badając zmianę tętna czy EEG. W pracowni powstają i są testowane autorskie programy służące przeciwdziałaniu stresowi w pracy. Naprawdę wiele organizacji mogłoby skorzystać z uzyskanych tu wyników dla pożytku własnego i swoich pracowników. Kolejne 2 pracownie przywodzą na myśl siłownię lub klub fitness, ale wierzcie mi, jest to coś zupełnie innego. W pracowni fizjologii i higieny pracy znajduje się takie oto urządzenie, które mogliście już kiedyś widzieć, na przykład w telewizji. Jest to specjalne stanowisko do mierzenia wydolności ludzkiego organizmu. Ze względu na fakt, że bada się tutaj także osoby niepełnosprawne, obciążenie może być realizowane w różny sposób. Podczas próby sprawdza się m.in. ciśnienie krwi, częstość skurczu serca czy parametrów oddechu przy użyciu spirometru. Wszystko to przekłada się na ocenę wydolności organizmu, dzięki której wiadomo, czy dana osoba może wykonywać ciężką pracę. Można tu także ocenić wydatek energetyczny niezbędny przy danym typie pracy, czyli sprawdzić, czy praca jest na tyle ciężka, że pracodawca powinien zapewnić pracownikom na przykład odpowiedni posiłek. Do tego służy to urządzenie. W pracowni biomechaniki bada się m.in. obciążenie mięśni kończyn i tułowia. Do tego celu stosuje się specjalne bezprzewodowe czujniki mocowane do ciała badanego, który po ich założeniu ma wykonywać konkretne czynności. W ten sposób określa się możliwości fizyczne ludzkiego organizmu. Ocena siły mięśni, kończyn i tułowia prowadzona jest z zastosowaniem dynamometrów lub przeznaczonego do tego systemu. Te badania są też wykorzystywane do stworzenia specjalnej bazy danych antropometrycznych, fizjologicznych i sensorycznych populacji polskich pracowników. Co to i po co to powstaje? Taka baza informacji na temat możliwości i ograniczeń statystycznego Polaka pozwoli na dopasowanie do naszych potrzeb nie tylko całych stanowisk pracy, ale też poszczególnych urządzeń. Pracownia miała również znaczący udział w powstaniu ramowych wytycznych w zakresie projektowania środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz modelu wsparcia pracodawców na etapie zatrudniania takich osób. Pracownicy Zakładu Ergonomii przygotowali procedury w zakresie oceny zdolności do pracy osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym. Na podstawie specjalnie zaprojektowanych przez nich testów i prób praktycznych przygotowuje się profil zawodowy pracownika pokazujący jego faktyczne możliwości. Przecież w pracy wykonywanej przy biurku nikomu nie będzie przeszkadzało poruszanie się na wózku inwalidzkim, o ile zostanie odpowiednio zaprojektowana przestrzeń biurowa oraz dostęp do budynku. To nowatorskie narzędzie daje pracownikom szansę na znalezienie idealnej dla nich pracy, a pracodawcom na znalezienie odpowiedniej osoby na dane stanowisko lub przystosowanie istniejącego stanowiska do potrzeb konkretnej osoby niepełnosprawnej. Niemniej ciekawym zajęciem zespołu pracowni biomechaniki jest także śledzenie ruchu gałek ocznych. Pracownia dysponuje specjalnym mobilnym systemem pozwalającym sprawdzić, co i w jakim momencie pracownik dostrzega w swoim miejscu pracy. Choć ten sprzęt wygląda jak zwykłe okulary, to właśnie za jego pomocą zbadano na przykład, kiedy pracujący operator wózka widłowego dostrzegał przechodzącą w pobliżu osobę. Powiem Wam, że czasem działo się to niepokojąco późno. Dzięki takim badaniom można lepiej poznać przyczyny niektórych wypadków i skutecznie im przeciwdziałać. Swoją drogą, wiecie, że spośród wszystkich pracowników, którzy w pierwszym kwartale 2020 roku w Polsce ulegli wypadkom przy pracy, prawie 40% zostało poszkodowanych w trakcie poruszania się, potknięcia, braku równowagi. Dlatego to stanowisko jest przeznaczone właśnie do badania umiejętności utrzymywania równowagi przez pracownika. Jest to specjalna płyta, na której należy przez odpowiedni czas utrzymywać równowagę, przesuwając środek ciężkości ciała. Wygląda to jak zabawa, trochę nią jest, ale daje bardzo przydatne wyniki. Chciałby się zapytać, co ci naukowcy jeszcze wymyślą? Otóż na przykład manekin termiczny, który się poci. Serio.
Odpowiedzialne za to są te małe otworki, no i oczywiście wysublimowana elektronika. Co ciekawe, manekin jest podgrzewany, a temperatura każdej części ciała jest utrzymywana na określonym poziomie. Pracownia obciążeń termicznych posiada dwa takie manekiny, wersję damską i męską. Do kompletu jest jeszcze sama głowa, która umożliwia wykonywanie dokładniejszych badań tego obszaru ciała. No a wisienką na torcie jest ta komora klimatyczna, w której można uzyskać temperatury od minus 40 do plus 70 stopni Celsjusza. Po co takie drogie i nietypowe zabawki? Przy ich pomocy ocenia się odzież ochronną i roboczą pod kątem komfortu odczuwanego podczas wykonywania pracy. Myślałem, że kurtki strażaków to normalne ciuchy, tylko że oklejone literkami i odblaskami. Oj, jak się myliłem. Nie dość, że te ubrania muszą mieć m.in. odpowiednie parametry odporności na ogień i związki chemiczne, to jeszcze powinny zapewniać komfort termiczny przy tak wymagających działaniach. No ale badania na manekinie to tylko część analiz. Przecież pracując, człowiek wydziela więcej energii niż w spoczynku, a do tego się porusza, co nie jest obojętne podczas testowania takiej odzieży. Dlatego też prowadzone są badania z udziałem pracowników. Najpierw badany zostaje odpowiednio oczujnikowany, w tym także wewnątrz. Do tego służy ta mała pastylka, która po połknięciu mierzy temperaturę wewnętrzną organizmu, przesyłając wyniki pomiaru na bieżąco do tego odbiornika. Powiedziano mi, że czujnik jest jednorazowy i nie podlega zwrotowi. Znaczy, badany go zwróci, ale nie trafi do kolejnego uczestnika badań. Tak opomiarowany człowiek zakłada badaną odzież, a następnie wykonuje w komorze klimatycznej specjalne zadania. W taki sposób były tutaj badane na przykład lekkie kamizelki kuloodporne. Ta, lekkie. Taka kamizelka waży od 3,5 do 4,5 kg, a po jej założeniu badany musi m.in. czołgać się w tej komorze. Sama przyjemność. Testowane są tu także ubiory himalajstów, motocyklistów czy policjantów. Jak widzicie, ergonomia to nie jedno, ale bardzo wiele zagadnień. Wszystkie są analizowane w zakładzie ergonomii CIOP-PIP. Ludzie pracują tutaj i dosłownie wylewają pot dla naszego dobra i komfortu, abyśmy mogli pracować bezpieczniej. W tym filmie to tyle. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów z cyklu. Więcej informacji o Centralnym Instytucie Ochrony Pracy znajdziecie w opisie filmu i na stronie internetowej www.ciop.pl. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia.